Iza, wróciłaś na polską scenę muzyczną. Były koncerty ostatnio we Wrocławiu, teraz jest Sopot. Nie masz takiego wrażenia, że trochę startujesz z wyższego pułapu tych oczekiwań? Bo jednak zrobiłaś duży krok za granicą. Możesz być oceniana przez pryzmat tego właśnie. Ja tego tak nie odbieram. Każdy rok jest dla mnie nowym doświadczeniem, nowym krokiem w przód dla mnie, jeżeli chodzi o rozwój. Nie jako człowieka, jako artysty, jako songwritera, jako muzyka. Ja od siebie mam większe oczekiwania, największe oczekiwania i jakby staram się, żeby cały czas iść do przodu i żeby tendencja wzrostowa, tak jak jest od początku mojej kariery, cały czas się utrzymywała. A czego teraz oczekujesz od siebie? Jaki jest następny cel? Co byś chciała osiągnąć teraz? W tym roku napisałam parę takich piosenek, z których naprawdę jestem zadowolona i czuję, że skręcam trochę w inną stronę, która bardzo mi się podoba. Oczekuję od siebie, powiem Ci tak, ostatnio bardzo dużo słuchałam Stevie'ego Wondera i jego płyt i płyt z lat 70. i mnóstwo innej muzyki. I zauważyłam, że brakuje mi czegoś teraz w płytach, czegoś takiego jak album konceptualny, czyli włączasz album i przez te 12 piosenek czy 13 piosenek jesteś, oglądasz i słuchasz to tak jak film i czujesz, że zabiera cię w co inne miejsca i cały czas ta historia z każdą piosenką się rozwija, jest kulminacja, jest potem spadek i potem na koniec dowiadujesz się, czy ktoś zginął albo czy dwoje ludzi jest razem i powiem Ci, że tego mi brakuje w dzisiejszych płytach. Oczywiście nie jestem w stanie dotrzeć do każdego rodzaju muzyki, więc... Pewnie ktoś to robi gdzieś, tylko... Na pewno gdzieś tam ktoś to robi, ale słuchając płyt, które lecą w radiach, które są na pierwszych miejscach Billboardu i innych, mam wrażenie, że włączam każdy kawałek i każdy kawałek był robiony osobno i był jakby... Ta koncepcja całej płyty odnosi się tylko i wyłącznie do tego, jak najwięcej hitów nam się uda wcisnąć i potem to sklejamy w całość i nie jestem w stanie słuchać tych płyt od początku do końca. Kanye West jest tak naprawdę, pamiętam ostatnią płytę 808 and Heartbreak. To była taka płyta, którą rzeczywiście pamiętam, że włączyłam, jechałam tramwajem, włączyłam sobie na słuchawki i przesłuchałam całą płytę, przegapiłam swój przystanek, czyli w ogóle tak odleciałam, że obudziłam się na krańcówce i musiałam wysiadać z tramwaju i takich rzeczy mi brakuje, gdyby takie coś udało mi się osiągnąć i zrobić. Wiem, że to potrzeba mnóstwo pracy i mnóstwo serca, ale będę próbować. Wspomniałaś o tym, że jesteś songwriterką. Kiedyś taki ten model był nieco inny, bo kiedyś jakby był ktoś, kto pisał piosenki, była wokalistka, dajmy na to, która musiała to zaśpiewać. W tej chwili jednak ty dążysz do czegoś innego. Ja od początku zaczęłam pisać swoje piosenki i trochę nie wyobrażam sobie, po prostu boję się tego, że mój przekaz całościowy, czyli jako artystki, która wychodzi na scenę, która śpiewa piosenki, które sama napisała i śpiewa teksty, które sama napisała. Boję się, że gdyby coś się zmieniło, moja pewność siebie, którą mam dzięki temu, że to wszystko, co prezentuję całą sobą i to wychodzi naprawdę szczerze z mojego serca i z mojej głowy. Boję się, że gdyby ktoś inny wkradł się w któryś z tych poziomów tworzenia, straciłabym na naturalności i byłoby mi trudniej być sobą. A jak sprawdzasz, czy dana piosenka się podoba? Ty to poznajesz na przykład po słuchaczach? Nie ma innego sposobu tak naprawdę. My próbujemy te piosenki w czterech ścianach zamknięci na próbie i trochę nam się dystans do tych kompozycji i do tego, jak to wykonujemy, zaciera. I jedynym sposobem jest wyjście do ludzi, zagranie im to i patrzenie na ich reakcje. W tej chwili radio chyba nie jest takim sposobem na sprawdzenie tego, czy ta muzyka jest dobra, prawda? Bo ciebie nie ma w zasadzie w radiach. Rzeczywiście, na pewno nie jestem osobą, której kariera opiera się na radiostacjach i na tym, że grają mnie w radiach. Chociaż od czasu do czasu zdarza mi się takie coś, kiedy jestem na przykład w supermarkecie, albo ostatnio byłam w IKEA i nagle poleciało nie, czy tam chociaż raz, no to... Obojętnie, ile razy by się to nie działo i ile razy byś nie słyszał siebie w radiu, za każdym razem jak chodzisz sobie po sklepie i nagle słyszysz swoją piosenkę i swój głos, zawsze mam problemy z tym, żeby się opanować i żeby nie podejść do kogoś: hej, wiesz co tam gra i śpiewa? Yeah! Stop!
chciałem Cię zapytać o tą umiejętność mówienia nie w niektórych sprawach. Jakie Ty masz sposoby na to, żeby jednak realizować się artystycznie, no i pozostać sobą też w tym wszystkim? Wiesz co, prawda jest taka, że tak naprawdę przez ostatnie 2 lata i odkąd pojawił się Snoop w moim życiu, dużo się zmieniło w sensie takim, że jego kontakt i to, że jego obecność w moim życiu sprawiła to, że miałam bardzo przyspieszoną lekcję dorosłości, po pierwsze. Po drugie, dostałam dużo wiary w siebie, której pewnie sama naturalnie musiałabym długo pracować, żeby ona przyszła. A trzecia rzecz, to nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale Snoop nauczył mnie tego, że być jak najlepszą wersją siebie. I to jest bardzo trudne z prostej przyczyny, że dookoła jest dużo ludzi, którzy są, mają, odnoszą większy sukces i którzy są ładniejsi, którzy pewnie ładnie śpiewają i ładnie grają. I wiadomo, że czasami budzę się na tym, że patrzę na Stevie'ego Wondera i sobie myślę, Boże, ja nigdy nie napiszę takich piosenek jak on. Ale przychodzi moment, taki moment, że trzeba spojrzeć w lustro i pogodzić się z tym, że nie jest się Beyoncé i trzeba spojrzeć na swoje ręce i na swoje uszy i pogodzić się z tym, że nie jest się Stevie Wonderem. I przyszedł taki moment dość niedawno, za który jestem Snoopowi bardzo wdzięczna, że zobaczyłam, że to, co mam i to, co jestem w stanie zrobić, jest bardzo dużo warte, jeżeli tylko zacznę, tak samo będę to pielęgnować, jak cały czas pielęgnuję. Wspomniałaś właśnie o Snoopie. Ja mam wrażenie, że Ty wybrałaś trochę trudniejszą drogę. Ta łatwiejsza to mam na myśli programy Talent Show. Ty jednak zdecydowałaś się na jakiś czas wyjechać, bo mogłaś pójść na przykład do Talent Show, pewnie zabłysnąć i już być znaną bardziej. Wiesz co, nie wiem, czy zabłysnąć. Prawda jest taka, że nigdy bym nie była w stanie tego zrobić, dlatego jest mi bezpieczniej z zespołem. Czuję się bardziej naturalnie, jestem w stanie wystąpić sama, ale zawsze unikałam takich sytuacji, w których byłam podlegana takiej bezpośredniej ocenie i owszem, nawet moja wytwórnia po wydaniu pierwszej płyty zaproponowała mi udział w Talent Show, żeby podgrzać atmosferę, ale to był właśnie ten moment, w którym powiedziałam absolutnie nie. Ja chcę iść swoją drogą, jeżeli to mi zajmie dłużej niż innym, to trudno. Ale to jest twoja droga. Tak, dokładnie. Na openerze już 2 lata temu prawie. Czy jest szansa, że w tym roku też uda się wystąpić? No jeszcze jak na razie nie dostaliśmy żadnej propozycji. Bo też jeszcze nie ma płyty. Dokładnie. Ale z płytą to jest tak, że no cóż, gram koncerty i prezentuję nowe kawałki. Nie tylko na koncertach, ale i czasem na SoundCloud. I fani, którzy czekają, muszą mi wybaczyć. Ale tak jak mówiłam wcześniej, dopóki nie będę zadowolona i nie będę szczęśliwa, nie chcę wydawać płyty tylko po to, żeby coś wydać. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale tak patrząc realnie, to możliwy jest już ten rok? Czy jeszcze? Tak, jasne. Na pewno w tym roku pojawi się dużo rzeczy. To mogę obiecać. Chciałem zapytać Cię, czy już widziałaś może nominację do Fryderyków tegorocznych? Młodzież rządzi. Nie widziałam, ale coś słyszałam, że Dawid Podsiadło dużo nominacji zdobył. To tylko to, ale jeszcze nie widziałam. To co, Iza Lach za rok? Słuchaj, no nie wiem, no musiałabym wydać płytę w języku polskim, pewnie, najszybciej. Ale słuchaj, 2 lata temu byłam nominowana jako album roku i jako kompozytor roku, z czego naprawdę do dzisiaj jestem dumna i to było naprawdę wielkie zaskoczenie. Że nagrody są zawsze bardzo fajne, ale prawda jest taka, że jest mnóstwo osób, które nie dostało nagród nigdy i świetnie sobie radzą. Chociażby Snoop Dogg nigdy nie dostał Grammy. Jest dużo osób, które dostało nagrody i potem świat o nich zapomniał. Także oczywiście zawsze jest fajne docenienie ze strony branży i ze strony innych, ale nie chodzi mi tak bardzo o taki poklask. Jeżeli będę robić to, co kocham i będę robić cały czas to z przyjemnością, będę szczęśliwym człowiekiem, a o to w tym wszystkim chodzi. Now I do.